Księga 13. Siłownia. Pan Tadeusz wszedł w knieję. Idąc między drzewa, ujrzał, jak to sama hrabia osikę podlewał, trzymawszy w dłoni wielkie swoje przyrodzenie, potężne i nabrzmiałe, jak byk na arenie. Do stu diabłów, wybaczcie, wyszeptał soplica, na co hrabia, lubieżnie odwróciwszy lica, odparł jak szermierz szpadą. Przeprosiny? Za co? Ojciec nasz nam przekazał, byśmy taką masą, długością i obwodem się nie zawstydzali. Dobrą radę wam dawni choreszkowie dali, rzekł Tadeusz. Hrabia, oblizawszy wargi, przyjął wymowną pozę, rodem skazań skargi, i stwierdził. Choć atencję wzbudza nawet jako taki, pociągnięty się zwiększa, jak w niemnie szczupaki. Brwią poruszył włączony młodzieniec, a hrabia perorował. Gdy swe przyrodzenie pociągnę z wielką siłą, to niestety krwawi, jak ciało pelikana, co z swej piersi sprawi, jadło dla piskląt swoich. Tadeusz z uśmiechem rzekł, choć u innych znam tylko ojcowską pociechę, ksiądz robak mi przekazał wadę me cum swoje, jak obcymi ustami spuścić się za dwoje, i to bez krwi kropelki. Hrabia się naprężył, o starszym bracie wspomniał, pantalony zwężył i spytał, przekażesz mi drogi tę wiedzę? Cum voluptate, rzekł szlachcic i poszli za miedzę.